Serdecznie w kolejnym zestawieniu zakupowym z iHerb. Mam tutaj kilka produktów do pokazania Wam. Dość często pytacie się nie, czy te wszystkie rzeczy pochodzą z jednej paczki, ponieważ wtedy wyszłaby dość wysoka opłata za przesyłkę i odpowiedź moja jest taka, że nie. Ponieważ ja tak dobieram rzeczy, żeby prawie zawsze mieć w paczce tego savera tak zwanego, czyli produkt, który obniża ogólny koszt przesyłki i zawsze manipuluję tutaj zawartością tej paczki tak, żeby właśnie za tę przesyłkę nie zapłacić zbyt wiele i też, żeby nie przekroczyć pewnej granicy wysokości zamówienia, żeby nie mieć później przykrej niespodzianki w postaci cła do zapłacenia, więc zawsze staram się tutaj zostawać w granicy tych 65 franków razem z kosztami wysyłki i to u mnie powoduje, że mam praktycznie 100% gwarancję, że nic się nie stanie. Do tej pory zamówiłam 20 kilka paczek z iHerb, nigdy żadnego cła nie miałam, może już nawet 30 kilka, także jest to chyba dobra taktyka. I tutaj teraz pokażę Wam, co pozamawiałam. Zamówiłam sobie już kolejny raz żel do mycia twarzy z Desert Essence, który uważam za świetny. To jest najwydajniejszy żel do mycia twarzy, jaki miałam. Nie zamawiam go zbyt często z racji tego, że płyny, takie ciężkie produkty naprawdę zwiększają koszt przesyłki, ale musiałam i tak złożyć zamówienie z płynami, więc już stwierdziłam, że kit z tym po prostu zamawiam go. I ja go bardzo, bardzo, bardzo lubię. Linki oczywiście będziecie mieli na dole. Twarz jest po nim bardzo czysta, wystarczy jedna pompka, jednorazowe mycie i cały makijaż poszedł, więc naprawdę jest super. Jeżeli chodzi o te ciężkie, płynne rzeczy, to mam jeszcze tutaj taką odżywkę w sprayu wzmacniającą włosy. Już miałam kiedyś z tej samej firmy odżywkę, ale troszeczkę inną edycję, taką ziołową, natomiast to jest edycja klasyczna, która ma bardzo dużo pozytywnych opinii. Wtedy nie była dostępna, a ja już potrzebowałam jakiejś odżywki, zdecydowałam się na tę ziołową wersję. Faktycznie była bardzo dobra, a teraz mogłam w końcu sięgnąć po oryginał. Dalej mam rzecz, którą już tak strasznie chciałam zacząć po prostu jej używać, ale czekałam na nagranie tego filmiku i to jest chlorofil. Wiecie, że ja lubuję się w takich zielonych różnych prochach i odżywkach i używam takiego miksu, to jest akurat w smaku kakaowym, miksu różnych sproszkowanych zielsk, zielonych warzyw liściastych, jako że uważam, że troszeczkę za mało ich spożywam w codziennej diecie. Głównie dlatego, że jak się kupi główkę jakiejś zieleniny, to też chciałoby się mieć różnorodność i kilka różnych tych główek, to potem szybko więdnie, to trzeba płukać z tego piachu, przyznaję się bez bicia, jestem na to wszystko zbyt leniwa, ale staram się właśnie zażywać tego typu suplementy i kupiłam sobie chlorofil właśnie w tym samym celu, żeby po prostu odżywić moje ciało i nie mogę się doczekać, aż zacznę go używać. Także cieszę się, że w końcu kręcę ten filmik. Tutaj mam z mojej ulubionej firmy, takiej z kosmetyków kolorowych z iHerb, czyli Physicians Formula, mam puder, taki po prostu puder wykończeniowy, transparentny do twarzy. Tu kupiłam coś z tej takiej specjalnej oferty do próbowania i to jest balsam arganowy z masłem kakaowym i masłem shea, który jest polecany na takie bardzo suche obszary typu łokieć, pięty i tak dalej. Zbliża się zima i myślę, że tego typu taką gęściochę bardzo dobrze jest w domu mieć, a kosztowała coś koło dolara, więc się na nią skusiłam. Tutaj mam olbrzymią paczkę, nie spodziewałam się, że to będzie takie wielkie. Po prostu porównywałam stosunek ceny do masy, wybrałam najkorzystniejszą z dostępnych ofert, ponieważ dokładnie tego opakowania, które zużyłam, nie było. Był wyprzedany i nie chciało mi się czekać, aż go przyniosą z powrotem. No to wybrałam taki i kurczę, jakie to jest wielkie. Będę tego używać chyba przez pół roku albo i więcej. W każdym razie to są surowe ziarna kakaowca, takie pokruszone. I ja naprawdę lubię używać tych ziaren kakaowca jako dekoracji różnych zdrowych ciast, czy jako dodatek do puddingu chia, czy jakichś tam owsianych rzeczy, czy jogurtu z czymś i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dalej mamy rzeczy z Mizona. Wiecie, że ja stałam się fanką Mizona, odkąd spróbowałam kremów ze ślimaka. Tutaj mam natomiast dwa nowe produkty i tutaj mam serum z kwasem hialuronowym i rzecz, która jest dość dziwna, ale nie bójcie się, nie zabija się przy tym zwierząt. To jest po prostu skutek uboczny i to, co się zabiera po połogu. Mianowicie to jest krem z wyciągiem z łożyska. Wiem, jak to dziwnie brzmi. I wiem, że jest to dość kontrowersyjny produkt,
ale tak jak Wam mówię, to nie jest, nie pochodzi bezpośrednio z zabijania zwierzęcia dla kosmetyku, to jest dokładnie tak jak, nie wiem, z jakimś wyciągiem mlecznym, z lanoliną, takimi tam rzeczami. Po prostu jest to zużycie kolejnej części wydzieliny ciała. No i trudno, wiem, że to może być etycznie dla niektórych osób dość dziwne i dla mnie też było, dlatego zaczęłam czytać o tym, skąd te łożyska się bierze. No i jest okej, jest to dla mnie do zaakceptowania, zresztą jem mięso, noszę skórzane rzeczy, nie będę tutaj hipokrytką w tym temacie, natomiast nie uznaję noszenia futer, ponieważ uważam, że zabijanie zwierząt tylko dla celów takich modowo-estetycznych jest dość słabe. Ale wiem, że i tak mnie to nie tłumaczy, bo nie musiałabym ich jeść, nie musiałabym nosić skórzanych rzeczy, więc może skończmy tutaj te etyczne rozmyślania. Jest to wyciąg z łożyska, krem z wyciągiem z łożyska firmy Mizon. Dobrze, to wszystko jeżeli chodzi o te zakupy. Inne zakupy macie w playliście z zakupami z iHerb. Wszystkie linki macie poniżej, łącznie z rabatem na Wasze pierwsze zamówienie, także jeżeli jesteście zainteresowani, to Was serdecznie zapraszam do skorzystania. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!